Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym omówimy sobie najlepsze źródła do nauki języka angielskiego, zarówno w pisaniu, jak i w samym rozmawianiu. Zanim przejdziemy jednak do omawiania najlepszych źródeł do nauki języka angielskiego, to warto odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie: Czy ja, osoba, która chce pracować w IT, na przykład jako tester oprogramowania, programista, analityk biznesowy, muszę znać język angielski? Oczywiście jest to moja własna interpretacja, i jeśli masz jakiś inny punkt widzenia, to podziel się koniecznie w tym w komentarzu. I tak: najczęściej w społeczności osób związanych z IT spotykamy się z taką opinią, że bez znajomości języka angielskiego nie ma się najmniejszych szans po prostu przetrwać w tej branży. Bo głównie oferty są skierowane dla osób, które ten angielski znają i potrafią się nim posługiwać. W mojej ocenie jest to po części prawda. Na pewno trudno jest nie zgodzić się z tym, że w większości przypadków znajomość angielskiego w ofertach pracy jest wręcz wymagana. Dodatkowo, choćby ucząc się programowania czy też testowania, musimy się zmierzyć w jakimś przynajmniej minimalnym stopniu z językiem angielskim, choćby po to, żeby zapoznać się z dokumentacją danego frameworka, biblioteki. Czy też nawet jak się uczymy słownictwa z IT, to część słówek występuje tylko w wersji angielskiej. Same nazwy klas, funkcje, metody są tworzone w języku angielskim. Więc znajomość angielskiego jest bardzo dużą korzyścią i znacznie ułatwia nam funkcjonowanie w świecie IT. Jednak oczywiście zdarzają się sporadycznie, ale się zdarzają oferty, w których znajomość angielskiego nie jest wymagana. Ale jest to raczej takich ofert. No jest po prostu ich mało. Warto jeszcze powiedzieć sobie, co to znaczy ta cała znajomość języka angielskiego. Mamy kilka poziomów języka angielskiego. Pierwszy poziom to jest oczywiście początkujący czy też podstawowy. I określany jest on stopniem A1 bądź A2. I już taki poziom, do, któru, do którego nie jest arcy ciężko wskoczyć, pozwala nam zrozumieć dokumentację techniczną czy też... Szukać jakichś konkretnych informacji w internecie, które są dostępne po angielsku, jak na przykład na stack overflow, itd. Tak Kolejno mamy poziom średnio zaawansowany, czyli jest to stopień określany flagą, rangą B1, B2 oraz zaawansowany stopień, czyli to jest C1 i C2. Są to już najczęściej takie poziomy, w których jesteśmy w stanie sprawnie się komunikować przynajmniej powinniśmy sprawnie się komunikować po angielsku, nawet z różnymi osobami z zagranicy. Ok, gdy już wiemy, jak to wygląda, to wróćmy może do meritum i zacznijmy omawiać dobre źródła do nauki języka angielskiego. W pierwszej kolejności są to lekcje, korepetycje, różne szkoły z nauczycielem, który będzie nas uczyć po prostu języka angielskiego. Jest to oczywista opcja, ale bardzo dużo nam daje. Na początek warto zadbać o to, aby te zajęcia były w trybie indywidualnym, aby już od samego początku poświęcić 100% swojej uwagi, swojego zaangażowania podczas lekcji, właśnie na samym angielskim. Żeby inne osoby nas nie rozpraszały, żeby, żebyśmy po prostu byli w 100% zaangażowani w tą lekcję z naszym nauczycielem. I nauczyciel będzie wiedział, jaki dobrać materiał do obecnego naszego poziomu, czy też do obecnych naszych potrzeb, jakie, jakie mamy na przykład w przyszłości. Druga rzecz. To jest oczywiście otaczanie się angielskim wszędzie, gdzie się tylko da. Wiem, że to może być momentami ciężkie do realizacji, ale daje to ogromne efekty. Chodzi o to, abyśmy w ciągu dnia starali się używać języka angielskiego po prostu wszędzie, gdzie się da. Na przykład przestawmy telefon, komputer, telewizor z języka polskiego na język angielski. Odstawmy też jakieś oglądanie filmów, słuchanie podcastów, czy też. Czytanie książek po polsku, a zacznijmy po angielsku. W tym przypadku jednak fajnie już dysponować jest jakimiś podstawami języka angielskiego, na przykład, żeby mieć przynajmniej ten poziom podstawowy, poziom A2 bądź B1, żeby po prostu rozumieć ten kontekst, co się dzieje na przykład w danym filmie, żeby już znać te po prostu podstawy, bo tak, to, by, to będziemy oglądali ten film, słuchali podcastu czy też yy, czy też. Czytali książkę, no może z książką jest inaczej trochę, ale żebyśmy po, po prostu rozumieli większość, może nie większość, a jaki, jakąś część tego, co czytamy, żeby to nie było na darmo yy, czytane, właśnie te wszystkie, yy, czy tam oglądane, te wszystkie materiały. Tutaj trochę wyprzedziłem, ponieważ czytanie to jest nasz kolejny slajd. Jak już zahaczyliśmy o ten temat, to go kontynuujmy. I tutaj na tapetę. Wejdzie taka książeczka obowiązkowa, wręcz lektura, którą jest English for IT. Książka ta jest opracowana przez Beatę Błaszczyk i jest w 95% po angielsku. A na końcu każdego działu w tej książce znajdują się tylko słówka przetłumaczone na polski, aby zrozumieć, co one oznaczają. Książka zawiera głównie zagadnienia, które są związane z IT. Aż od baz danych po jakiejś licencji oprogramowania, i właśnie kończąc na testowaniu oprogramowania, również znajdziemy, to jest bodajże ostatni moduł, jest to świetna opcja i sam ją posiadam. I książkę można bez problemu zakupić w księgarni Helion. Warto jest także czytać różnego rodzaju branżowe artykuły w internecie, oczywiście po angielsku oraz samą dokumentację różnych narzędzi np. Na przy okazji jak przerabiamy jakiś kurs czy tam uczymy się jakiejś nowej technologii to zawsze warto wejść na stronę dokumentacji i tam sobie trochę o tej technologii poczytać. No i kolejną rzeczą jak było czytanie to i musi być pisanie. Tylko nie mam tu na myśli pisanie jakichś wierszy czy też e, fraszek, choć to też jest dobra opcja, ale głównie pisanie kodu po angielsku. Czyli co mam na myśli mówiąc pisanie kodu po angielsku? Chodzi mi o tworzenie jakichś nazw zmiennych, nazw funkcji, e, pisanie komentarzy, właśnie w języku angielskim, czy też. Tworząc jakąś dokumentację, to również możemy tworzyć ją po angielsku. A jeśli chodzi o testerów oprogramowania, to mogą to być na przykład przypadki testowe, jakieś różne plany testów, raporty z błędów. I takie pisanie mocno utrwala zapamiętywanie różnych słówek. I oczywiście będziemy wiedzieli w przyszłości, jak napisać dane słowo. Kolejną rzeczą to są dwie platformy. Duolingo oraz Busu. Są to portale internetowe bardziej do nauki języków obcych. Możemy pobrać sobie taką aplikację mobilną bądź z poziomu komputera, totalnie od zera uczyć się tam w tej aplikacji języka angielskiego. Będziemy mieli różne zadania, na przykład dopasować odpowiednie wyrażenia do obrazków, wysłuchać danej rozmowy po angielsku i odpowiedzieć na pytania, które, które właśnie dotyczą tej rozmowy. Jest to świetna opcja szczególnie gdy mamy wolną chwilę na przykład podczas jakiejś dłuższej podróży na przykład do szkoły, do pracy. Mamy jeszcze coś takiego. Tutaj takie dwie opcje przygotowałem szczególnie jeśli ktoś chce usprawnić swój angielski w mowie, to jest oczywiście platforma Italki, która jest oczywiście platformą do nauki języków i łączy ona uczniów i nauczycieli poprzez czat wideo. Witryna umożliwia uczniom znalezienie nauczycieli online do korepetycji jeden na jeden i za niewielką cenę możemy sobie zamówić takiego korepetytora z osobą z różnych zakątków świata, która będzie uczyła nas języka angielskiego. Jest to fajna alternatywa dla tradycyjnego sposobu nauczania, czyli chodzenia gdzieś na jakiś na do jakichś szkół języka angielskiego, oczywiście to może być również jednocześnie, tak? E, praktykowane, ale jest to naprawdę fajna opcja, jeśli ktoś chce podszkolić się, e, podszkolić swój angielski również w mowie. I na końcu mamy coś takiego jak Serwer Discord. Jest to niesamowita i darmowa opcja, z której prawie sam codziennie korzystam. Nie dość, że mamy możliwość poznania wielu ciekawych e, osób. To możemy przełamać swoją barierę językową i zacząć w końcu rozmawiać w języku angielskim, bo czasami, jak wiadomo, to jest największy problem, czyli przełamanie tej bariery językowej. I właśnie na takim Discordzie jest dostępny serwer Learn English. Wystarczy, że się do takiego serwera dołączy i mamy możliwość porozmawiać z różnymi ciekawymi osobami o wspólnym celu, czyli oczywiście nauce języka angielskiego. I nie ma tam na przykład takiej sytuacji, że ktoś się z kogoś będzie śmiać, że na przykład gorzej rozmawia i tak dalej. Raczej tam wszyscy mamy, mamy taki jeden cel, czyli nauczyć się języka angielskiego. Jest tam dużo um, osób, właśnie z native speakerów, tak, którzy pomogą nam wskoczyć na ten odpowiedni poziom, który będziemy chcieli. No i myślę, że to by było na tyle. I teraz, jak już znasz te dobre źródła do nauki angielskiego. To czas po prostu do działania. I jeśli wiesz o jakichś innych wartościowych źródłach do nauki języka angielskiego, to poinformuj nas o tym w komentarzu. A jeśli chciałbyś jeszcze bardziej zgłębić wiedzę z zakresu testowania oprogramowania, to serdecznie zapraszam Cię na moje kursy, praktyczny kurs testowania oprogramowania, w którym od podstaw uczymy się testowania manualnego. Posiadam także kurs Jira od podstaw, gdzie uczymy się tworzyć nowe projekty w narzędziu Jira. Tworzyć nowe zgłoszenia, zarządzać tymi zgłoszeniami, skonfigurować różne typy. W tych zgłoszeniach posiadam także dwa kursy dotyczące automatyzacji w Cypress oraz WebDriver.io, gdzie uczymy się budować pełnoprawny framework do automatyzacji, a także kurs Postman, gdzie uczymy się testowania REST API, uczymy się automatyzować te API, integrować je z Jenkinsem za pomocą Newman'a oraz mój niedawno dodany kurs, czyli kurs JavaScript od podstaw, gdzie uczymy się podstaw języka JavaScript. A tymczasem dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiejszy filmik i widzimy się już w kolejnym.